Cześć, jestem Agusiu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Lego Harry Potter razem z Zio. Witam bardzo serdecznie. Wbijecie do karty, tam znajdziecie kanał Zio, a my dowiadujemy się dzisiaj, co to były za myśli Snape'a. Także wchodzimy do wspomnień tak naprawdę. Także obowiązkowa łapka w górę, słuchajcie, na starcie, koniecznie, jeśli wam się spodoba ten odcinek. Koniecznie, a na G2 z kodem Magu macie 3% zwrotu, jak ktoś chce, to link w opisie. A my zobaczmy, co tu się dzieje. Zobacz, on opowiada, jak został śmierciożercą. Ty, no rzeczywiście. Ale chciał uratować Lily i poprosił o pomoc Dumbledora. Powiedział, że będzie jego wiernym powiernikiem i będzie chronił Harry'ego. Tak to mniej więcej było, nie? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Instrukcja Lego. Tak, bo tutaj dostali instrukcję, żeby się ich pozbyć. I on był szpiegiem. Kserował tą instrukcję. To jest ten moment, kiedy okazuje się, że Snape nigdy nie był do końca zły tak naprawdę. Był zły, ale miłość do mamy Harry'ego sprawiła, że był po dobrej stronie. A, i to jest taki moment, nie wiem czy pamiętasz, że on miał ten pierścień, nie? Próbował zniszczyć pierścień i klątwa, która i tak doprowadziłaby go do śmierci. Mhm. Więc wtedy powiedział Dumbledore mu, że to ty musisz zabić mnie. I że Harry jest horcruxem. W sensie, że chodziło o to, że i tak Harry musi zginąć i cała jego ta praca w bronieniu go poszła na marne, bo i tak musi zginąć. Tego nie, właśnie dowiedział się nonsens. Harry. A! Okej, okay. Tylko szkoda, okay, że nie mogliśmy od razu na dół schodzić. Znaczy nie, no śmiesznie, że mimo wszystko zeszliśmy. Dobra, wiesz? Słuchaj, przed nami wielki ten, wielka podróż w stronę... Ja mniej więcej wiem, ale ty chyba nie wiesz do końca. No ja na dół idę, nie? Dobrze, ja też idę na dół. Skróty. No okej, rozumiem, że tak to właśnie miało być. Dobra, nie tutaj. Ja już mniej więcej wiem, gdzie idziemy, bo to jest ten moment, kiedy prawdopodobnie... Dlaczego spoilerujesz? ...się rozdzielimy. Ale nie spoilerowałam jakby co, gdzie idziemy. No bo to był taki moment, tak mi się wydaje. Tak mówisz? Tak, bo jeszcze jest Horcrux do zniszczenia. No to bardzo prawdopodobne. Ale to czekaj, ile już zniszczyliśmy? Został jeden, jeśli nie liczymy Harry'ego. Jeśli liczymy Harry'ego, to dwa. Dobra. Tak, bo to już jest, słuchajcie, tak naprawdę ostateczna historia. O nie, dostałam od śmierciożercy jeszcze. Szybko, spadamy stąd! Dobra. Szybko, i nie wiem, przełajem. Czy, patrz, jak się uczniowie panikują, biegają w to i z powrotem. Ja nie rozumiem, czego oni tak się boją? Uczniowie, spokojnie! Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Harry Potter jest... No, co się pchasz? Ty się zablokowałaś o ten, o latarnię. O ciebie się zablokowałam. Dobra, jedziemy! Dobra, ja tam lecę, pędzę, w ogóle tam się świeci złoty klocek gdzieś, albo herb, to też, nie, raczej złoty klocek. Można sterować tymi. I tak? To tak można nieźle atakować całkiem. Dobra, to ty steruj, a ja wchodzę tutaj. Dobra, leć do tego, Hogrida. Do tego, nie idę do Hogrida, tylko idę do zakazanego lasu. Dokładnie tak. Dokładnie tam zmierzam, bo to nie wiem, czy w ogóle pamiętasz, ale w filmie tak to wyglądało. Nie pamiętam, jak to wyglądało w książce, bo akurat książkę dawno czytałam, że dostał informację, że wszyscy, w sensie... Dobra, już nie spoileruj. To nie jest spoiler. Jest spoiler, tylko, no bo to jest wyjaśnienie fabuły. Sytuacji. No jest spoiler dla tych, którzy trzeba rzeczywiście nie widzieli. Trzeba zabić Nagini. Tak, i to jest ten moment, kiedy wy idziecie zabić Nagini, ale ja jestem Harry Potter, ja jestem Horcruxem i muszę iść sam. Bo Voldemort powiedział, jakby przyłożył sobie różdżkę do szyi i powiedział. Okej. Okay. A, to jest ten wskrzeszacz, nie? To jest kamień wskrzeszenia, tak. To jest jeden z insygniów śmierci. Także, kurczę, dobry Harry. Cwaniak. Ale było pokazane, że on to polizał? Chyba nie. Bo teoretycznie chodziło o to, że Złoty Znicz ma pamięć mięśniową i oni czy ty liczyli, też nie żyjesz? Tak się i oni liczyli, że się otworzy w momencie, kiedy Harry weźmie to w rękę, ale Harry złapał pierwszym razem w usta Znicz. O i patrz, oni dalej piją tą herbatkę. Jestem gotowy, by zginąć! Coś go zabolało. Patrz, w ogóle tutaj było tak bezceremonialnie to zrobione, bardzo nie? Szybko, że po prostu nie? Zginął, tak, nie? O, tak bez jakiegoś większego takiego planowania. To jest... Bardzo mi się podobała ta scena w filmie bardzo fajnie, emocjonująco zrobione. Pokazane no. I tak tajemniczo, także to jest prawda. No ale tutaj nie ma dialogu, więc jakby też ciężko jest wyczuć tą fabułę.
No mówię, już bardzo niewiele pamiętam, jak to wyglądało w książce, no, chociaż teraz na podstawie tego, co widać, jest tak samo. Na podstawie tego, co widać, ciężko jest ogarnąć, także jak ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi, to niech kompletnie obejrzy sobie... Albo przeczyta książkę, dokładnie. Ja polecam też, książki są super. No dobra, w każdym razie mamy powrót do Hogwartu, Harry Potter nie żyje i to jest ten taki... Tak, to jest ten moment właśnie, dokładnie. Kiedy Voldemort w oryginalnej angielskiej wersji zrobił swój memiczny śmiech. Opatrz, zdjął okulary z krzyżykami. Już cwaniak taki. Dalej ich zrobił. Co? Ej, a Nagini... Jak Nagini jeszcze żyła? Nagini już chyba powinna była nie żyć. Coś jest tutaj... A nie, dobrze. Nie, jest dobrze. Neville wcześniej to zrobił. No, możliwe, że wcześniej, ale... Znaczy jest kolejny zachowana w... Znaczy nie jest zachowana właśnie. No właśnie nie wiem, wydaje mi się, że zanim przyszli, on ją zabił, ale możliwe, że dopiero teraz. Bo on wyszedł, miał przemowę taką, wiesz, emocjonującą. Tak, tak, tutaj no to miał... zostało pominięte. Czekaj, to kim ja jestem? Ja jestem Ronaldem. Okej. Okay. I wiesz, to tutaj jest coś do wykopania, ja ale... tutaj Hermoiną rozwalam te śmierciożerce. Ja nie mam z czym kopać, wiesz? Dobra, więc już jak się masz zamieniam te... A czekaj, bo ja mogłabym wziąć Neville'a, Neville też może kopać. Zobaczmy, co kopię, tam kopię. Jest. Kopa, ja tutaj cię osłaniam. Dobra. Przynajmniej udaję, że to robię. Całkiem nieźle mi idzie to. A nie, dobra, to nie ma co kopać tego, to nie kopiemy. Dobra, tutaj jest jakiś safe. On też nam się chyba nie przyda. Na teraz się nie przyda, tutaj musimy coś usunąć, gruz. Dobra, ławkę usuwaj ustawiamy. Gruz. Próbuj to rozwalić. Już rozwalam. Dawaj to. A czekaj, tutaj kubeł jest. O, to trzeba kociołkowy wysadzanie tak. zrobić. Czekaj, tutaj dobra, widzę... Patrz. O, tutaj jest lód. To czekaj, to weź go wyrwij. Próbuję, ale okej, okay, mam. Dobra, to bierz lód, ja zbieram. Idę szukać jakiegoś pająka albo coś. Gdzie to dobra. Może być? Jak tutaj i mamy i żółty coś. Kwiat jeszcze poza tym. Tutaj mamy coś i to jest tam pająk. Tam jest, trzeba zobaczyć tymi okularami. Tutaj masz coś tymi. Do ułożenia, widzisz? Właśnie idę. Dobra, a ja idę, dorzucę pająka. Trzeba te okulary niewidzące ogarnąć, tylko nie mam pojęcia skąd je zrobić, bo tam... Zaraz zobaczymy, może będzie gdzie okay, je zrobić. Żółty kwiat raczej będę miał tutaj. Okej, okay, także podlewaj. Chyba mam wszystko. Ja się rozglądam jednocześnie dobra. Za tym... tutaj. Nie, wiesz co, nie ma chyba na razie potrzeby. Myślę, że to będzie w sejfie, ale to już później zrobimy... Tak. Otwieraj no, bramę. Dobra. Rób przejście. Proszę bardzo. Tutaj w ogóle można latać ewentualnie. Ej, czy my... Tak, na jego oddechu. Możemy na jego chrapnięciu. A, myślałam, że po jego brzuchu po prostu, że się odbijamy, ale nie, fajnie. Nie wiem nawet, szczerze mówiąc. Dobra, dawaj go szybko, lecimy. Lecimy, patrz, tutaj jest pojedynek. Oni walczą. Chyba rzeczywiście tak było, że dopiero jak oni walczyli, to oni pozbyli się Nagini. Ale teraz już powiem szczerze, że nie pamiętam, jak to wyglądało. Nie, to było... A może? Słuchajcie, napiszcie nam, jeśli wiecie, w którym tak, miejscu i w którym napiszcie. To się wydarzyło. Patrz, jakie tutaj są walki. O nie! O nie, ona porwała Ginny! O nie! Jak piraci, nie? No, ale tutaj mama się wkurzyła. Mama no. się wkurzyła. Dobra, jestem mamą, jestem ja Wesleyem. Jestem tym ziomkiem. Patrz, i wiesz co, i tak się wkurzyłam, że ja ci powiem, aż muszę wystrzelić fajerwerki. Dobra. Jestem tak wkurzona, normalnie... To rozumiem, że to zniszczy to właśnie to miejsce dokładnie. Nie? Tak. Leci. Jest. Leci, dobra. Super. Rozwalone, to lecimy. Grzej, bo tutaj tak, trzeba most ułożyć. Tutaj jest coś. Czekaj, śmierciożercy za tobą. No, dzięki. Wiesz co? Dzięki, chyba dzięki. Z tej strony... O, ja chyba wpadnę, no właśnie. Cześć, walczę. Tam z drugiej strony gdzieś trzeba znaleźć... Już idę ci pomóc. Jakbyś mogła, bo tak... No, o, subcio, jeszcze jeden. Czekaj, jeszcze jeden. Dobra, gasimy pożar. Super. Spróbujmy. W ogóle można zgasić śmierciożerców, więc to też jest dobra opcja. No, patrz, tam tym samym czarem można, tam nie? Harry chyba z tym, dobra. Nie? Układamy. Z Voldemortem walczą. Tak, widzę za tym, po drugiej stronie. Co my musimy, do czego musimy to przywiesić? Ty chyba sterujesz. Tam masz haczyk. To ty sterowałaś jakby, co? No wiem, dobra. Dlatego sterowała. Długą! Okej. Okay. Ała! Sorry, wybacz, ja tutaj Armagedon rozpocząłem, rozpętałem. O! Ja tam muszę skakać tak, zaraz przed po mnie będzie, no. No to co? Zginiesz i się odrodzisz, słuchaj, ja sobie wezmę... Pieniążki, ten... Aga! Jakie pieniążki? No jak to? Już mamy dobra, czardzieja! Tam w ogóle jest pasz, tam jest wyjście do okularów. Tylko trzeba być silnym facetem albo silną babką. No, nie zobaczymy, facetem, wydaje nie? mi się, że mama Rona powinna, no, powinna być silna, ale nie jest. Ja nie rozumiem tego. Dobra, chodź tutaj szybko. Już lecę. Stawiam platformę. Jest trochę niebezpiecznie, powiem ci, że z tyłu tutaj... Ale dobra, ty iść naprzód, rzeczy. Zostaw to ich w spokoju i lecimy. Jak oni blokują moje przejście, to jak ja mam iść naprzód? Lecimy, słuchaj, naprawdę nie ma czasu teraz. Zobacz, co tutaj robią te... A tam jest dziura. Brzydcy, źli i brzydcy. Dawaj. Masz, otwieram ci cyk. Przejście, właź tam. Doskonale. Właśnie, bo... aha, no dobra, przeniesie mnie już. Ty musiałaś tam no wejść wiem, bardziej no, niż ja. Wiesz, dobra, mam. Walka! Ale to wiesz, możesz walczyć za mnie, bo teoretycznie to była nie, walka... Nie, nie będę walczyć za ciebie, bo to jest twoja walka.
ja tutaj wszystkich poleję, wiesz? O, czekaj, dobra. W takim razie przyjmuję wyzwanie. To Harry z Voldemortem walczył? Tak, Harry z Voldemortem walczył. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No przecież walczę. Walcz! Walczę! Nie poddawaj się! Nie poddam się, nigdy! Ej, coś do mnie strzela, tylko nie mogę ogarnąć, co? Śmierciożercy tutaj. Z tyłu! Tutaj! A ja nie mogę tu podejść, ja w to miejsce, to jest najstraszniejsze. No nie możesz, bo ja teraz pojedynkuję się i nie możesz... Musisz wodą ich polej, to na pewno zadziała. Nie, mogę strzelać, ale to nie jest bardzo efektowne. A ty mówiłeś, że jeszcze raz, a to 4 razy muszę, a nie 3. Znaczy powiedziałeś jeszcze 2 razy. Nie, powiedziałem 3. Nie, powiedziałeś jeszcze 2 razy. Tak? Tak. Źle powiedziałem w takim razie. No spokojnie, w każdym razie już po niej, wiesz? Dawaj! Rozwaliłam ją, ona jest dużo słabsza ode mnie, widzisz? Bardzo dobrze. I po niej. No, i po tobie. I po niej. Co ona jeszcze robi? Nie wiem, Co? XD, ona ma jeszcze 2 życia. Ale czemu na mnie spadła ta... A to dlatego mówiłeś, że jestem bliski śmierci. Tutaj emocje sięgają zenitu, nie? No, ja tu to bardzo. Polewam powiedziałaś wodą, to takim tonem, jakbyś była na zbieranie grzybów. Dobra, weź, dawaj teraz ty pojedynkuj się. Pojedynek. Ja będę tutaj polewała wszystkich wodą. Łącznie z tobą. Czekaj. Żebyś czasem nie... Czekaj, nie, który nie przycisk? Który przycisk? Ten na dole. Na dole? Ten na dole. Dobra, ja nigdy nie pamiętam. Pomogłam ci trochę. Dobra. Powiedzmy. Okej, tutaj raz X. Są śmierciożercy? Nie ma. Tutaj, widzisz, do mnie teraz nie sprzedają. Nie sprzedają, nie... Nie sprzedają strzelają. Do ciebie, no. Kurde, no. Nie strzelają do mnie coś, sprawa, ja nie sprawa, wiem. Nie? Okej, cyk. Zobacz, patrz, ja, jadę. Ja ci pomagam, słuchaj. Tak, bardzo. Zobacz, umyję ci buty. Super, ostatni raz. Dobra. Uwaga. Okej. Okay. Teraz ten na dole. Dobra, jeszcze jedno życie. Jeśli będzie jeszcze jedna walka, to twoja. Będzie jeszcze jedna walka, bo skoro mamy trzy... Chociaż może tak mi się wydaje, czymś, może będzie wiesz? Coś innego, nie? Chcę, że będziemy rzucać teraz. Uwaga, tak? Śmierciożercy. Zobacz, ja tutaj mam na nich sposób. Tak wodą robisz? No, robię wodą. To jest najlepsza opcja, bo oni od razu się boją się, wiesz, myć. Nie lubią tak? się, nie? Aha, bo to taki brudasy. Dobra, o, dawaj, jednak jest walcz. Pojedynek. Dobra, no to w takim razie jaki czarem? Stanę za nią i będę jej podkopy robić tutaj. Dobra. Rób jej podkopy, ja z dobra, nią wodą. W tym czasie... Robię wodą. Ale czego we mnie? Bo widzisz, przekręciłeś mnie normalnie. Nic cię nie przekręciłem. Jasne, jasne, jasne. Tutaj czyszczę pole walki, żeby było przyjemniej do walki. A, sprzątasz, no tak, tak, tak. No, tak, no, tak. No. Wiecie, wysadne porządki, nic, że jest liczeń. Tak, ale już jest najwyższa pora, no. Żeby zacząć trochę sprzątać. Ten twój celownik trochę mi przeszkadza, powiem dobra, ci. Już nie ten. Dopiero teraz zwróciłam uwagę na to, okay, że... Czy mogę tam wypaść? Nie mogę wypaść. Nie możesz wypaść. Nie, tylko ona może tam wypaść. Ostateczny cios, słuchajcie. Ostateczny cios! Dawaj! Pomogę ci. To wygląda dobra. Teraz, jakbym ci pomagał. No, teraz mi pomagasz. I odblokowaliśmy ją! Ciekawe. A nie mieliśmy wcześniej? Nie. Ciekawe. Nie, mieliśmy chyba w 1-4. Ale jakiś strój... A, masz rację. Masz rację. W tych latach nie mieliśmy jeszcze jej, więc będzie można teraz grać jako śmierciożercą. Hej. Uważaj! O nie, wyskoczyli! O! O, spadli i nic się nie stało. Oddam mu? A, oddam. Jakie to jest świetnie zrobione, te takie smaczki właśnie w stylu Lego. No dobra, szybko pokonaj... A, już myślałam, że będziemy... Aha. Czekaj, bo ty jesteś Neville'em. Czyli teraz właśnie musimy jestem Neville'em, uwaga. Z Nagini. To nie będzie takie proste. Uważasz, tak, że to nie takie tak łatwe? Tak myślę. Ej, to się da zrobić, ja to zrobię, patrz. Nie, raczej muszę, nie. Muszę być... Hermiona, we mnie? Proszę nie podchodź do mnie. Patrz, teraz. Tutaj emocje sięgają zenitu, a Ron dalej panikuje przed pająkami. Już. To nie jest takie łatwe. Czekaj, patrz! Patrz, bo ja tutaj coś mam. Próbuję tą maczetą kogoś... Teraz go ciapnij. Próbuję! Ty myślisz, że to jest takie łatwe? Bo chodzi o to, że ja go pająkiem wolnam. Chodź, nie stój tam, bo to szkoda twojego zdrowia. I co, tutaj przyjdą zaraz pająki. Zaraz po śmierci Żelca przyjdą pająki. Ty, no nie, ja zmieniam na Rona, bo to bez dobra. Sensu. Ale Ron się boi, bo pająki są! Ale Neville musi być! Muszę grać Neville'em! Patrz! Dobra. Czekaj, ty jesteś... Ja jestem teraz no Ronem. To dawaj. Patrz, o teraz! Ja zakręcę nim. No. I ty teraz musisz go uderzyć. Ale to nie działa! Ty? Ja nie, jak to w takim jeszcze razie? Raz. Teraz nie możesz już, musimy poczekać no to... na kolejną partię dobra. Pająków. To bo to czekamy. O to chodzi, że ja wrzucę w niego tym pająkiem. Tak mi się wydaje, ale... Czekaj, bo tutaj są te! Czy my... O nie, ja dementorów nie mogę! Wysysa mnie! Nie mogę dementorów! Wysysa mnie! Mnie też wysysa. Trochę przyps, ale no... Ale Ron jak niestety to? Jest wyłączony. Ja strzelam, dlaczego mnie... Czy ty masz tego ogólnie? Patronusa? Mam jakiegoś patronusa, takiego, wiesz, chmurkę jakoś i to, jest trochę słaba sprawa, ja nie mam pojęcia co mam robić. Ale to... nie wiem co. Mogę próbować te pająki walczyć z nimi, ale potrzebujemy pająki. Ale czemu ona nie trafia w nich? Wysysam! No ja pająki mnie zniszczyły.
bo ten... To ten... celuj. Ale jak pająki stoją... Czekaj, możesz wziąć pająka. Ja nie mogę wziąć pająka, bo mam miecz. Zaraz się odwróci. Czekaj, to ja go wezmę. Wysysam je. Gdzie otrzymamy patronusa. Czekaj, wiesz co, o! Teraz, ja mogę teraz. Patronusem też... Teraz! Uderz no. ją! Ale wyssany zostałem. Szybko, dawaj! Musisz stanąć w tym miejscu. No czekaj, już to robię. Uwaga. No w końcu. Nie, no tak emocjonująco długie. Okej. No Harry. Harry, ostateczny cios. No. Ciekawe, czy będziemy walczyć jako Harry, nie? Nie, raczej nie, no bo to już trwa walka, nie? Patrz, oni są... A... Jednak tak. Ja myślałam, że nie będziemy. Dobra, walcz. To ja... Walczę! I niech mi nie pomoże, teraz no, pomogę jestem zupełnie ci chętnie, sama. Ale no musisz sama to jednak zrobić. Patrz, nie, szybko. Jeszcze dawaj. Jeszcze trzy. A, o, nie, czekaj, dobra, bo ja jestem muszę... teraz Neville'em. Ja wezmę Hermione. Nie mogę Hermiony wziąć, ty jesteś Hermioną. Ja próbuję tutaj z nimi walczyć, czekaj. Zanim wyjście Rona. Dobra, jest teraz Harry. I czekaj, i jesteś patrz, Harry. I mnie automatycznie dobra, przełączy ja muszę na być, Harry'ego. Muszę być Hermioną, bo pozostałe postaci mają jakieś upośledzenia tutaj. Tak, bo oni nie mogą z tymi walczyć. Ron się boi pająków. Ron ten się boi Neville wszystkiego ma, teraz. Neville ma z kolei tego, jak to się nazywa? Czekaj, bo tutaj jest ten. Biegnie z drugiej strony. No spróbowałem, to nie wyszło. Możesz Rona wziąć do tego. Mogę? Ron tak. będzie działał? Bo jak nie ma pająków, to Ron się nie boi. Okej, dobra. I dawaj. Tak już teraz muszę walczyć z tym. Z... No, patrz, teraz to jest przedostatni przycisk. Ten. Przedostatni cios. Tak myślisz? No tak, tak, bo już tak, jeszcze jeden został. I właśnie teraz zobaczyłam, ile ma HP. Może ławkę postawię sobie i usiądę, popatrzę, jak ten, jak ci idzie. Okej? No, tylko teraz... Ty, tam jest Voldemort. Tak? Jest Voldemort, tam mnie pająki gryzą. No, wybacz. No i jak ty mi pomagasz? Pomagam! Muszę zabrać się za bycie tym. Dobra. Ej, ale ten miecz jest taki toporny w użyciu. Strasznie długo się go tak, używa jakby, nie? Prawda. Dawaj, ostatni cios! Już, ja patrzcie, zobaczę, czy nie właśnie ma kogoś rozwalam... więcej. Trzymaj się sekundkę, przebiegnę się tutaj dobra. Tylko. Zobaczę, bo może jeszcze jakąś postać byśmy mogli odblokować dobra, od razu. Ale chyba nie, dobra, no to jest spoko w takim razie. No jeszcze pobiegamy spokojnie, no, jeszcze będzie na to czas, żeby ale jeszcze tutaj jedną mapkę, to tutaj teraz usiądę no, dobrze, sobie napraw. Tak dla odmiany. Patrz! O nie! Rozsypuje wow, się! Ale super animacja! Świetnie, że się rozpadł na klocki, nie? Jak! Super zrobili! Super! No i chyba się udało, Zio! Aha! Tutaj chodziło o to, że tak naprawdę prawowitym właścicielem tej różdżki był Harry. Tak. Bo Harry rozbroił Malfoya, który tej różdżki w tym czasie używał. Więc jakby różdżka słuchała się Harry'ego. I no i zobaczcie, ile ma sprzątania teraz Filch. No. No i co? No i poziom ukończony! I wiesz, co to oznacza? To oznacza, że skończyliśmy oficjalną historię. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Może nie, no było, zaraz było, zobaczymy. Bo na rozgrywka było pokazane chyba. Tak? Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Ale na pewno jakaś cutscenka będzie za chwilę. Tak myślisz? A nie? No nie wiem, wydaje mi się, musi że... Musi być. Kontynuuj opowieść. No kontynuujemy, jest. Dobra, to zobaczmy. O, 19 lat później jest jeszcze rzeczywiście. No tak, bo to też było. Też było. Zobacz, jaka piękna gromadka! Ron, jaki przystojniacha! No tak, bo okazało się, że Harry był z Ginny, Ron był z Hermioną, no i tak właśnie zakończyła się historia, także dzięki, że byliście z nami przez ten czas. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie do Zio, jego kanał macie na ekranie końcowym, no i w karcie, i w opisie. Także... No, myślę, że gdzieś kiedyś wznowimy w najbliższym czasie livestreamy z pierwszej części tak, jeszcze jeszcze trochę nam zostało tak. I będziemy robić jakby 100%, czy nie wiem, znaczy, czy 100%, no, ale większość próbujemy. Takich odblokowania rzeczy na tych... Na live streamach, także spodziewajcie się. A my się już z wami żegnamy. Trzymajcie się, papa. Na razie.